15 lutego w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy odbył się po raz trzeci walentynkowy bal karnawałowy dla uczniów klas 1-3 oraz przedszkolaków. Dzisiejszy bal przygotował Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy. Zaprosiliśmy wszystkie dzieci, dzieci z przedszkoli, dzieci z klas 1-3 i co ważne, będą w nim również brały udział dzieci z terenów wiejskich. Będą mogły skorzystać z takiej atrakcji jak kolejka, będą towarzyszyły dzieciom kucyki, a gry i zabawy przygotowały starsze koleżanki z gimnazjum i ze szkoły podstawowej z Zespołu Szkół nr 2. Także mam nadzieję, że w tym roku w konwencji walentynkowej będziemy się świetnie wszyscy bawili. Bal rozpoczął się korowodem uczestników, podczas którego dzieci z dumą prezentowały przepiękne karnawałowe stroje. Były wróżki, królewny, rycerze, piraci i wiele innych bajkowych postaci. Przebierańcy chętnie uczestniczyli w wesołych tańcach prowadzonych przez najlepsze koszykarki Nidzicy. Chętnych nie brakowało również, by skorzystać z kolejki elektrycznej oraz by uzupełnić siły przy stoisku z owocami. Tradycyjnie organizatorem balu był Zespół Obsługi Oświaty i Sportu oraz Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy.